Siema, dzisiaj filmik inny niż wszystkie. Będzie to nawet, można by powiedzieć, filmik instruktażowy. Chodzi o to, jak pozbyć się zaślepki zawiasów z klapy Asusa R556L. Zaślepka, jak nie zdejmuje się jej jak w większości innych zaślepek, że jakoś tam do góry, do dołu, sru, tu, tu, tu. No, zatrzaski w niej są inaczej skonstruowane i ciągnąc do góry bądź do dołu, naginając w jedną bądź w drugą, można ją tylko połamać. Jedyne, co trzeba zrobić, to sobie popchnąć ją w tamtą stronę. Chociaż nie wiem, czy w drugą też może zadziała. W drugą nie. Patrzcie. Tak. I wszystkie zatrzaski całe nieruszone. Powiem wam, że sam dopiero ostatnio jakoś to odkryłem, a przedtem się męczyłem i zazwyczaj jakiś tam zatrzask pękał, a jak nie, to było już na granicy. Okej, tyle wam miałem do przekazania. Dzięki za poświęcony czas, minutę bądź dwie. Łapka w górę, jak się podobało, subskrypcja i w ogóle co tam jeszcze chcecie. Na razie, miłej niedzieli.